pierwszy, Barbara drugi. Tam jest właśnie maszynownia naprzeciw nas. A tu w tym miejscu stał szyb. I była kiedyś płyta i on był zasypany. Dziś, jak widać, już nie jest. I łatwo można zajrzeć do środka, z czego skorzystał Artur Pietrzyk z grupy eksploratorów Urbex. Tak wygląda wnętrze szybu, gdzie udało się opuścić kamerę. To pozostałości kopalni Barbara w Chorzowie, a dokładnie miejsce dawnego szybu kopalnianego. Kilkadziesiąt lat temu znajdował się on tuż obok maszynowni przy ulicy Lompy. Dziś to tak naprawdę duża dziura w ziemi przesypana gałęziami, która zdaniem eksploratora może stanowić zagrożenie dla przypadkowych przechodniów. Zwłaszcza, że to teren, na którym stoją garaże. Pierwsza rzecz, którą słychać jakby cały czas opuszczając ta kamera, to, że woda tam płynie dość tak mocno, strumienie. Na samym dole tej wody nie widać, więc jest to bardzo ciekawe, skąd to słychać. Na tych wyższych poziomach widać jakieś takie przekładki stalowe, może podesty, może nie wiadomo co to było. No a na dole już jakby cały przekrój szybu jest, nie wiem jak to nazwać, ogołocony, nie ma nic, nie zostało. A na dnie praktycznie no, troszkę liści, które wpadły przez ta dziura i więcej nic nie widać. No jest bardzo ciemno, jest głęboko, około 25 metrów, a średnicy to może z 5 metrów. Udało mi się go znaleźć po prostu wędrując i poszukując jakichś pozostałości i śladów właśnie po górnictwie na terenie Chorzowa. O tym odkryciu wiedzą odpowiednie służby. Chorzowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straż Miejska. Ta zadeklarowała, że zabezpieczy teren. Dziś na miejscu można było zobaczyć wyłącznie taśmę, która niekoniecznie zniechęca potencjalnych śmiałków do jej przekroczenia. Centrum Zarządzania z kolei miało przekazać eksploratorowi, że wiedzą o dziurze, a teren jest zabezpieczony. Wydział Usług Komunalnych zajął się tą sprawą, było zabezpieczenie tego terenu taśmą i w najbliższym czasie, chodzi o kilka najbliższych dni, to zostanie jeszcze zabezpieczone taką betonową płytą. Także to już ostatecznie rozwiąże ten problem, nie będzie w tym miejscu już w żaden sposób niebezpiecznie, ale oczywiście też Straż Miejska regularnie przyjeżdża tam na miejsce, sprawdza ten teren. Przekazano nam również, że pozostałości po szybie były kiedyś zasypane, jednak takie zabezpieczenie niestety jest chwilowe. Dlatego też miasto zastanawia się nad docelowymi, trwałymi rozwiązaniami. Ciekawostką jest również fakt, że nieopodal na sąsiedniej działce znajduje się kolejny otwór, również po szybie kopalnianym. Tam prywatny właściciel zabezpieczył teren.